Przyczyną dużo zimniejszej pogody niż ostatnio będzie arktyczne powietrze, które już teraz płynie do Polski ze Skandynawii. Główny strumień tego chłodu wędruje jednak tuż za naszą wschodnią granicę i tam ochłodzenie będzie największe. U nas zimno najbardziej da się odczuć nocami na początku tygodnia, bo wtedy w czasie rozpogodzeń temperatura może spadać lokalnie do 7-8 stopni. Za taką chłodną i jednocześnie suchą aurę będzie odpowiedzialny wyż, którego centrum przez jeden dzień, poniedziałek, będzie nad Polską. Na początku tygodnia będzie dużo zimniej niż ostatnio, noce będą mroźne, a w ciągu dnia temperatura wyniesie od około 0 roku stopni na wschodzie do 4 roku, 5 na zachodzie kraju. Później, w połowie tygodnia, zrobi się nieco cieplej i na termometrach zobaczymy od 2006 do 2007 roku stopni. Następnie, w czasie najbliższego weekendu, czeka nas krótkie ochłodzenie i wtedy lekki mróz będzie na wschodzie Polski. Po tym przejściowym ochłodzeniu temperatura wróci do wyższych wartości i możemy spodziewać się nawet 7-8 stopni.